Hej, witajcie, jestem Michał Wolfram, a dzisiaj zapraszam Was na kolejny nietypowy odcinek. Jesteśmy dzisiaj na 1.15.2 i co jest ciekawe, dotychczas nagrywałem na Forge'u, a teraz nagrywam ten odcinek, jak również dwa poprzednie, które nagrały mi się bez głosu niestety. Nagrywam na Fabriku. Serwer, na którym nagrywam, de facto nie jest na modach. To jest serwer, powiedzmy, Spigot Bookkit. Natomiast używam kilku modów, powiedzmy tak na porządku dziennym, generalnie moda na minimapkę, moda na sortowanie kwipunku i bodajże Optifine używałem dotychczas też. I udało mi się na Fabriku znaleźć wszystkie odpowiedniki tych modów na Forge'u, których używałem. I jak to wyszło i jak klocki działają na Macu M1, to zobaczycie dzisiaj. Ok, wchodzimy na serwer. Zobaczymy, czy odpowiada. Odpowiada, fajnie. Nie jest aż taki duży ping. Możemy się połączyć. No i okej, jesteśmy na klockach. I generalnie zaszła zmiana, jak widzicie. W ostatnim odcinku poznaliście Bixera Regena. Natomiast to, jak się znalazły tutaj dwa pozostałe koteczki, opowiadałem w odcinku, który się nie nagrał, to znaczy, który nagrał się bez dźwięku, więc tak to niestety wyszło. Natomiast dzisiaj Wam wszystko powiem. I pójdziemy sobie na ryby, tradycyjnie. Sprawdzimy najpierw, jaka jest pora, czy jest rano, czy jest wieczór. Fajnie to wygląda na tym modpaku starszym. Pomimo tego, że ten magazyn wygląda troszeczkę bardziej mrocznie, to nie jest aż tak, nie jest aż tak źle. No i raczej też chodzi ta gra bardziej płynnie niż na standardowym komputerze i na moim poprzednim setupie wysiadaczowym. No i idziemy na ryby. A zatem, wiemy już skąd się wziął Bixer Regen, jakie były jego początki, jaki był jego protoplasta. A drugi kotek wziął się stąd, że pewnego razu szedłem sobie w klockach na poszukiwania piór kurzych. Ponieważ, jak widzicie, mam ze sobą z reguły łuk i lubię potwory raczej postrzelać z łuku, niż walczyć z nimi wręcz. To też wiązało się przede wszystkim z tym, jak moje maszyny były zlagowane. I przez to z reguły mnie potwory zabijały, że nie umiałem walczyć wręcz, znaczy umiałem, tylko że po prostu Minecraft chodził za wolno i za bardzo ścinał na moich setupach. Teraz powinno być zresztą z tym lepiej, ale na razie nie mam zamiaru eksperymentować. No i skończyły mi się strzały do łuku, więc poszedłem na poszukiwania piór kurzych, bo te flint and steel'e to mam i miałem, natomiast piórek nie miałem. No i musiałem po prostu zdobyć te piórka. Więc poszedłem na spacer, gdzieś tam, dosyć daleko. I dotarłem do jakiejś tam wioski. Tam trochę porabowałem różnych rzeczy, zrabowałem wieśniakom chleb. No bo oczywiście chleb się nadaje do rabunku, jest najlepszym surowcem praktycznie do rabunku, oprócz żelaza. No fajnie, rybki lecą. I co dalej? No jak wróciłem, to okazało się, że Bixer Regen nie wrócił do domu. Więc co zrobiłem? Zrzemnąłem się. No i wyruszyłem na poszukiwania. Szukałem Bixera Regena. Nic go nie było. Nie było go tutaj, nie było go w żadnej łódce. Nie było go w pobliżu, przy domku. I wyruszyłem z powrotem na poszukiwania po prostu kotka w tamto miejsce, gdzie byłem w tej wiosce. No i patrzę, znalazł się Bixer Regen i latał razem z właśnie tą koteczką. Poznali się i chyba zaprzyjaźnili. Więc wyciągnąłem rybki, oswoiłem ją. Bardzo szybko się udało ją oswoić. I wróciliśmy już we trójkę do mnie, do Hacjendy. A wczoraj wczoraj, nie wiem, czy to było wczoraj, ostatnio, jak kręciłem odcinek i wyszedł odcinek bez głosu, siedząc sobie kotki na łóżku, karmiłem i tak się nakarmiły, że po prostu wyprodukowały małego kotka. I mały kotek jeszcze nie ma imienia. Natomiast tą koteczkę, która wróciła z Regenem z wyprawy, nazwałem High Sierra. Jak chodzi po prostu o ciągłość systemów Apple'owych, no to właśnie tak ją nazwałem i no chyba się przyjęło. Natomiast pod koniec tamtego odcinka, który się nagrał, a nagrał się bez głosu, zastanawiałem się, czy jak to będzie z chodzeniem z tymi kotkami, bo z reguły z pierwszym Bixerem chodziłem do budowania różnych rzeczy, do łowienia ryb i potem go Creeper niestety zatłukł, że musiał powstać Regen. Teraz Regena biorę tylko wtedy, kiedy mam 100% prawdopodobieństwo, że nie ma żadnych creeperów, ani żadnych innych po prostu niebezpieczeństw, które mogłyby się przydarzyć. Natomiast zastanawiam się, jak to będzie z pozostałymi kotkami. Z iloma kotkami będę gdzieś chodził?
Czy będę chodził gdzieś z 3 kotkami? Z 2? Z 1? Albo w ogóle, jak na przykład teraz jestem w ogóle. Pomimo tego, że tutaj żadnych raczej creeperów nie ma. Ale też nie byłem pewien, jak zacząłem ten odcinek, czy jak wyjdę z domu, to coś mi nie wyskoczy. Co prawda jest minimapka, ale minimapka zachowuje się różnie i czasami nie odzwierciedla rzeczywistego niebezpieczeństwa. Okej, zobaczymy, czy mi się uda coś złowić. Nie wiem, czy u Was też są takie dziwne kolory, na przykład tej wody jest taki jakiś fioletowy kolor. Nie wiem, czy ten kolor nie jest spowodowany tym, że włączył mi się, jak wiecie, w Macu ten tryb nocny, że kolory są inne, po prostu bardziej takie ciepłe. Nie wiem, czy to się też tak na filmie pokazuje, czy nie. Jak widzicie, dosyć płynnie to się nagrywa. No, coś tutaj są jakieś takie minimalne spajki. A to aż tak nie przeszkadza. Zresztą myślę, że jest o wiele lepiej niż poprzednio. Być może kiedyś mi się uda dojść do takiej jakości, jaką miałem przedtem. Znaczy, powiedzmy w 2013 roku, jak nagrywałem jeszcze na komputerze, który miał na pokładzie i5. Tak, co zrobimy? Teraz musimy troszeczkę popatrzeć, co tutaj się stało w ekwipunku, czego mamy ile. Jakaś rybka tropikana się pojawiła. Nie wiem, czy ona jest dobra, czy ona nie jest dobra. Jaka będzie dla kotków? Wiecie co? Tropikalną zjem sam. A kotki dostaną po prostu to, co dostawały z reguły. Więc dostaną po prostu łososia. Muszę je karmić tak, żeby mi nie wyprodukowały kolejnego kociaka. Ciach, ciach. Fila, czyli że to jest ten mały? Czyli że już urósł? Nieźle, a to jest High Sierra. Kurczę, nieźle. Big Sir Ligan, High Sierra i mały. Mały, chyba wymyślimy, że się nazywał Mohawej. Zobaczymy. Czy mam name taga? Mam name taga. Więc fajnie, skoczymy do Envila i... Mohawej. No i mamy Mohawej. Teraz zrobimy tak w sumie. Wezmę tą płytkę na noc. Muszę zrobić jakiś taki mechanizm overrida, że jak znaleźliście się na przykład na jakąś dźwignię, to nie będą działały płytki. Teraz wszystkie kotki, powiedzmy, uwolnię, tak żeby będą mogły chodzić. I pójdę spać, zobaczymy, który kotek da mi prezent. Dostałem coś? Nic nie dostałem, ale ten kotek jest... Kochany Mohawej, High Sierra, coś by chciała, tak? Dostałem piórko w prezencie! Kotek jakiś miał piórko przy sobie. Ale fajnie. Okej, wszyscy dokarmieni. W sumie chyba nie będę miał tutaj tej płytki naciskowej po prostu przy tych drzwiach. Żeby po prostu koteczki mi biedaczki nie pochodziły, nie pouciekały. Albo spróbuję znaleźć jakiś mechanizm overrideu. Może się uda. Być może będę już niebawem w stanie skończyć ten mechanizm, jak wiecie, tej śluzy, którą budowałem jeszcze jak miałem wykłady na uczelni. W sumie pójdę jeszcze troszeczkę ziarna zebrać, podrzucać chwasty. Zobaczmy, czy chodzą ogórki. Tutaj będę to musiał jakoś poprawić, żeby to nie było aż takie... O, jest jeden ogórek. Jeden ogórek, coś tam do mnie chce chodzić. Zobaczymy, czy ustrzelimy ogórka. Górek. A, raz. Dwa. I trzy. Brawo. Jeden ogórek ustrzelony. Ciekawe, czy wyskoczy z niego ładunek. Ta czy ładunek? Tam. Ta torebka? Nie, nie wyskoczy z niego torebka. To nie jest ten teletubbiś, co chodził zawsze z torebką. Taki był jeden, nie wiem, który to był. W każdym razie był taki kiedyś. Nie oglądam teletubbisów, by the way. Tak, z reguły po prostu tutaj na klockach mam te napisy. Wzięło to się stąd, że jak byłem na studiach na wykładzie, to chciałem wiedzieć, co się dzieje w klockach. Jak jeszcze byłem w ogóle na uczelni, a nie na zdalnym. Na zdalnym to oczywiście jest inaczej, mogę sobie po prostu mieć głos podkręcony, a czasami nie mogę mieć ławek ubranych, a muszę wiedzieć, czy idzie creeper, czy po prostu nie muszę się martwić. Powinienem wziąć motykę i tutaj to spulchnić, a nie mam przy tej motyki. To pozbieramy, nie wiem, co to jest, to są ziemniaki. Ziemniaki, oczywiście. Zasiejemy od nowa. Okej. I... Zasiejemy coś tam. Górale, obies. Fajnie. To też możemy pozbierać w sumie. Zastanawiam się nad tym, czy by ten serwer nie podbić do wyższej wersji jakiejś tam. Nie wiem, jaka wersja jest teraz fajna do podbijania. Czy to podbić do 16, czy do 17.
W sumie to jest dokaże, więc nie jest dla mnie problemem potem zrobić reverse, jeżeli będzie jakaś niedogodność przy tej nowej wersji. Więc być może będziemy mieli już niebawem nową wersję. Zapewne każda kolejna wersja jest zoptymalizowana jakoś dobrze. Natomiast ja nie śledzę tego aż tak na bieżąco. Co tutaj robi Wiedźma do jasnej ciasnej? A, to nie ta Wiedźma. A nie, w sumie Wiedźma to Wiedźma. Każda Wiedźma jest Wiedźmą. I ta z Bagien, i ta tutaj, która jest gdzieś tam na mapce. Wolfram mówi populizmy. Każda Wiedźma jest Wiedźmą. Dobra, jak teraz najlepiej rozegrać to? Tu są te pistony. Trzeba było wybudować tutaj artificialne jakieś wzniesienia. Może zrobić tutaj jeszcze większe to wyjście. No bo patrzcie. A może zrobić jakieś inne wyjście z tego doku? Jakbym chciał na przykład tutaj jakoś iść w dół schodami. Nie, no tutaj to wygląda bardzo fajnie. Lubię to wyjście, to jest takie właśnie eleganckie takie. Jak wejście do jakiegoś bunkra czy czegoś takiego. To jest oczywiście zawsze to drugie wyjście. Zawsze jest jakieś wyjście z mojej bazy. Chociażbym tam to zabudował. Aha, i chciałem iść oczywiście do kopalni. No i tak, ile mam już porobione? Tyle. Dosyć dużo. I no, nie jest źle. Naprawdę. Mamy tutaj mniej więcej wszystko zrobione. Powinienem trochę jeszcze tutaj tego sufitu tutaj poprawić. Zaraz zobaczę, jak tutaj z tym wygląda. Ile tutaj jest odstępu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć kratek, a tutaj są cztery. Czyli się potem robi z tego pięć kratek. Tak, a tutaj w sumie, bo tu jest to zrobione tak, że jest 3, a potem pod wpływem po prostu zejścia w dół się robi 5. W sumie powinienem raczej tutaj zrobić po prostu modyfikację, żeby to było po prostu wszystko w jeden sposób zrobione. Potem być może kiedyś to wyedytuję wszystko, że wsadzę tutaj te standardowe, ten clearstone, tutaj mam go 31, ale raczej nie chcę go jeszcze w tym miejscu marnować. Chociaż i tak go kiedyś użyję, ale być może będę miał tutaj jakąś ważniejszą rzecz do poprawki niż wsadzenie go ni w 5, ni w 10 w jeszcze, powiedzmy, z każdej strony nieukończoną klatkę schodową. Okej, i teraz to wygląda trochę lepiej. Tutaj ma być 3 kratki. Jak to jest możliwe, że tutaj mam... Aha, okej, dobra. Tak się zastanawiam, jak to jest możliwe, że mam tyle, a tyle stołu zwykłego, a tego kobla... Tak z nienawidzonego, powiedzmy, mam tak mało. Nagrywam ten odcinek w 1080 i nagrywam go dosłownie w okienku, które ma 1920x1080. Nie mam zamiaru na razie w innej jakości nagrywać. Po pierwsze, fajnie mi się w to gra, w sensie nic mi nie ścina, mogę w miarę komfortowo nagrywać. A po drugie, z tego co wstępnie patrzyłem po plikach wyjściowych, to się dosyć fajnie potem odtwarzają, bez jakichś tam lagów, spajków, bugów i tego całego po prostu przyjacielstwa. Więc nie jest aż tak źle, jak można przypuszczać, że na Macu będzie. Ale to jest właśnie ten nowy model z tą M1-ką. Więc to jest... Wiecie, używanie takiego czegoś to jest jeden wielki test. Bo mnóstwo rzeczy jeszcze nie działa. Mnóstwo rzeczy działa jak chce. Na przykład dobrym przykładem tego są monitory. Na przykład dobrym przykładem. Jeden jest zapięty po HDMI wprost do sprzętu, drugi jest zapięty przez przejściówkę. Na początku użyłem mojej przejściówki takiej, którą nosiłem ze sobą, żeby podłączać MacBooka Pro 2017 do projektora. I pojawiały się artefakty podczas wyświetlania, że nie dało się praktycznie dobrze oglądać tego obrazu. Potem zapiąłem go pod przejściówkę Apple'owską, którą miałem bodajże tutaj zapiętą jeszcze zanim miałem większą ilość monitorów. I działało to całkiem nieźle, natomiast miało okresowe problemy z tym, że po prostu czasami się nie załączał jeden monitor i musiałem po prostu odłączać przejściówkę i załączać ją ponownie. Potem kupiłem jeszcze inną, Belkina, taką, która jest, powiedzmy, najbardziej polecana przez Apple teraz. No i ona działa jak do tej pory, bez najmniejszych problemów. Sporo roboty jest też z tak zwaną rozetą, w szczególności jak się jest deweloperem i koduje się aplikacje, powiedzmy, w starych wersjach niektórych narzędzi. Też trzeba po prostu sporo czasu poświęcić na dostosowanie tego środowiska, tak żeby wszystko działało tak, jak mamy taką potrzebę.
Natomiast istnieje kilka rozwiązań, między innymi Docker. Docker pozwala niektóre problemy zminimalizować. Tak jak ten łuk, którym mogę dostrzelić creepera i w 3 hity go zarżnąć. No zobacz, jak chce się spotkać, to łopatą go. No i całe szczęście wiecie, że to jest Unix i tutaj działają wszystkie, powiedzmy, Unixowe narzędzia. Chociaż jak teraz mamy właśnie z zombiakiem przez tą skończoną bitwę, różnorako z tymi narzędziami jest. Dużo rzeczy działa, wiele rzeczy można zastąpić Dockerem. Rzeczy, które totalnie nie działają, to są maszyny wirtualne. Nie odpalicie na tym maszyny wirtualnej, powiedzmy 64-bitowej, czy to z Ubuntu, czy to z Windowsem, nie odpalicie. Jeżeli chcecie zamienić, tudzież sprzedać wasz komputer z Intelem i kupić komputer z M1, nie tędy droga, będziecie mieli dużo problemów, bo niektóre oprogramowanie nie działa. Jeżeli chcecie mieć Windowsa na wirtualce, nie uruchomicie go. Przynajmniej w tej chwili na dzień 12 marca. 12 marca to nie jest dzień urodzenia się kogoś tam w Korei? Nie, przepraszam, kwietnia. Kim Il-sung się urodził 12 kwietnia, dlatego to jest święto narodowe w Korei Północnej. Tak właśnie patrzę na datę i tak sobie myślę, 12 któryś tam. Nie no, musiał być w kwietniu. Musiał być w kwietniu. Tak to by ten Emil nagrywał film na ten temat o urodzinach woda. A z tego, że nie nagrywa, to nie ma urodzin. Dzisiaj przynajmniej. Okej, okay, fajnie to wygląda stąd. Zastanawiam się, czy coś z tym jeszcze zrobić, czy jakoś to okradzać. Może tutaj zrobię jakiś płotek, czy coś takiego. Aha, i tak, i myślałem o tym, co zrobię tutaj z przodu. Z tym wejściem. Potem będę zbierał ziarna, znowuż. Żeby ta aparatura od tej śluzy mogła się gdzieś schować. Z jednej strony. Z drugiej strony, żebym miał jak gdzie tutaj móc wejść i wyjść. Przedtem były tutaj te drzewa, jak wiecie, a to pościnałem po to, żeby móc jakoś uciekać przed potworami, w szczególności przed creeperami, które się tutaj respiły i straszyły kotki. Więc taka była tutaj modernizacja. Aha, i w sumie jeszcze jest trochę dnia. To mogłem pokazać wieś. Znaczy wieś, wioska. To było, nie wiem czy tam, czy trochę dalej. No jakoś tak się szło. Nice place. Czy pozostałości drzewów. Jakoś tam się szło na pozostałości drzewów i dopiero potem trochę jakby odbijało się w prawo. Zobaczymy, gdzie jest ta wioska. Jest jakiś creeper, tak? Czy mapka znowu mnie myli? W sumie teraz się robię trochę takim pogromcą creeperów. Może tam gdzieś w środku w tym. Jakimś takim. Gdzieś creeper ukryty. To się tak trochę kiepsko ucieka. O, i tu jest właśnie ta wioska. Tak, dokładnie. I tutaj sobie po prostu przyszliśmy z Bixerem na poszukiwania kur. I tutaj właśnie Bixer znalazł swoją kociczkę gdzieś w pobliżu. I potem wróciliśmy właśnie we trójkę. Całkiem fajna lokalizacja. Lokalizacja? Lokacja? Nie wiem. Jak to się powinno mówić? Jestem takim językowcem, a nie wiem, jak się mówi. Ty, dlaczego nie mam kurek na mapie? Powinienem mieć kury na mapie. Co jest grane? Aha, show notes, okej. Okay. Jest kurka, pokazana, ładnie. Jakiś wilk tam gdzieś sobie chodzi. Jest. Piórko dostaliśmy? Nie dostaliśmy piórka, kurczę. Taka gra bez piórek to nie gra. Dawno to miałem wilki w klockach, teraz mam kotki. Coś tutaj jest, jakiś ktoś. Mało miły. Czy męczy. O, a wróg. Ha! Jeszcze jakiś jeden jest, tak? Muszę coś zjeść. Co to za jakieś zgromadzenie łuczników było śmieszne? A, to jest ta bad aura. Robi się. A tutaj jest jakiś jeden pan jeszcze właśnie. Dostajemy się do niego przez górę. Aha. Ciach. Ciach. I ciach. No, udało się go jakoś tam sforsować. Zyskałem znowu ten jakiś tam totem, nie totem. Jakiś ten baner ich. Średnio mnie ten baner interesuje. Pewnie wrzucę go do jakiegoś tego złomu, nie złomu. Fajnie by było gdzieś się znowu przepłynąć. Tak jak na tamtym starym świecie, jednym czy drugim.
Na którym pływałem? Na jednym świecie pływałem na pewno. I tam był ta, była ta, były zawsze pola. Miałem bazę wypadową na owczych polach. Bo szukałem owiec, żeby zrobić sobie łóżko, wiecie. Okej, okay. Oj, 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 coś się zaczyna dziać złego. Muszę do wody, muszę do wody, muszę do wody, muszę do wody, muszę do wody. Zobaczymy, czy będzie rajd, czy nie będzie rajdu. Okej, okay. Czy coś się stanie? Czy coś się stanie, czy coś się nie stanie? Ja się trochę boję, wiecie, co ten rajd może oznaczać. Patrzcie, zanurkowałem i rajd się skończył. Fajnie. Teraz muszę wracać do... Ojej, coś się znowu dzieje. Łap! Nurkujemy. I wracamy do bazy. W sumie, bo nie chcę mieć jakichś tutaj, widzicie, przygód różnorakich. Jak widzicie, też nie słychać wiatraczka, bo ten komputer jest bardzo, bardzo, bardzo cichy. Pomimo tego, że nagrywa. Pomimo tego, że nagrywa, to bardziej słyszycie Hackintosha i ThinkPada, który jest po lewej stronie od mojego workstationu, niż właśnie ten komputer na M1. Co jest dosyć ciekawe, bo generalnie wszystko, co żyje, ma w środku jakąś kiszkę, tak? Przede wszystkim wszystko, co nagrywa, ma w środku jakiś wiatrak. Okej, tak, zamknę drzwiczki, pożywię się najpierw ja, potem pożywię kotki i idziemy spać. Ciach, ciach, ciach. Okej, okay. O, dostałem sznureczek od kotka. Jejku, kolejny kotek! Jejku, mały kotek czarny, taki piękny. Niesamowity. Piękny, naprawdę. Dobra, z ziarna zbierzemy, odrzucimy fastę. Tylko nie kilofam. No i skoczymy do domku z powrotem. Zakończymy odcinek. No bo jak wiecie, to jest znowu jeden wielki test. Zrób się niebo jakieś ładniejsze, kurczę. O, patrzcie, jak pięknie się rozchmurza. Super. Niebo się rozchmurza. Idę do siebie i kończę ten odcinek. Trzymajcie się. Do kolejnego odcinka.